Faulu. Tak, sędzia się nie daje nabrać. Faulu nie było, próba wymuszenia, jak widzimy, kontra Wisły Kraków. Kirm przy piłce, Słoweniec łamie akcję do środka. Nie zagrywa na prawą stronę. Świetne zgranie Genkowa do Bitona, piłka w bramce. Jaka jest sygnalizacja sędziego? To jest prawidłowo zdobyty gol. Jak najbardziej prawidłowo zdobyty gol. Dobra akcja Kirma, środkiem podcinka, tam klatką, nie głową właśnie, jak zobaczymy powtórce, zgrywał do Bitona Genkow. Tak mi się też wydaje, także wspominaliśmy o tej grze napastników, tak mieliśmy okazję ją zobaczyć doskonale. Czy to był Genkow? To jest Gervasio Núñez. Tak. Nie, to Genkow. To był Genkow, tak, dobrze mi się wydawało. Także świetnie tu zgrał, bo gdyby głową zgrał, nie tak dokładnie by tego nie zrobił. Pewnie ta piłka by doszła do Sapeli, a tak tutaj Biton doskonale wykorzystał tą okazję. A pamiętasz, była taka sytuacja zaraz po wejściu, kiedy właśnie głową próbował Genkow zgrywać Bitonowi. Było już wtedy groźnie. Teraz już akcja rozegrana kapitalnie i Wisła Kraków z wyniku 0-2 doprowadza do stanu 2-2.